głusi słyszą, a umarli doznają zmartwychwstania. Imię Jezus. Co to za imię jest, wobec którego nie wolno i nie można przejść obojętnie? Nie można przejść obojętnie, bo jest znakiem sprzeciwu wobec egoizmu, nieczystości, kłamstwa. Imię Jezus. Co to za imię jest? Gdy je wezwiemy, może się odmienić całkowicie nasze życie i już nigdy nie będziemy tacy sami. Posłuchajmy słów Biblii. Z listu do Rzymian. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Bo Ciebie mam.
Wieczorem Boże Ciało w Częstochowie, na tym placu, oczywiście w wolności serca, obrać się jako Pana i Zbawiciela naszego życia. Panie Jezu, Ty, który bardziej szukasz więzi i miłości z człowiekiem niż ofiary, przyjdź, pomóż nam otworzyć nasze serce. Panie Jezu, kiedy obieram Cię jako mojego Pana i Zbawiciela, świat mi podpowiada, wolność stracisz. Ale serce mi mówi, zaufaj tej miłości. Zaufaj temu człowiekowi, który oddał za Ciebie życie. Panie Jezu, gdy obieram Cię jako mojego Pana i Zbawiciela, świat mi podszeptuje, krzyż i cierpienie, służba, ale serce mi mówi, warto żyć dla innych, warto się poświęcić. Panie Jezu, kiedy objęłam Cię jako Pana i Zbawiciela mojego życia, świat mi podszeptuje, nudne życie Twoje będzie, pozbawione radości, smutne, z wyrzeczeniami, ale serce mi mówi, On jest prawdziwym życiem. On jest prawdziwą drogą. On jest prawdą. Dlatego, Panie, obieram się jako mojego Pana i Zbawiciela. I być może jeszcze dużo ludzi dzisiaj, w tym momencie, na tym placu. Chwała Ci, Jezu. Amen.